Kowalski przed galą Strive Tube 2. Witam bardzo serdecznie. Cześć, witam. Dzień dobry. Bardzo fajne miejsce, bardzo fajnie zorganizowane ważenie. Nie trzeba było z hotelu nigdzie jeździć po żadnych halach. A jak ty oceniasz tutaj to dzisiejsze wydarzenie? No i też przede wszystkim pracę na social mediach, dlatego że ja bardzo obserwowałam wasz na przykład Instagram i bardzo fajne wyglądają posty, bardzo fajnie wygląda to, jak reklamujecie swoich sponsorów i z tego co wiem, hotel Prymus jest jednym z nich. Tak, generalnie mamy nowy zespół od tego typu rzeczy, jak grafiki, właśnie media społecznościowe i tak dalej, więc cieszę się, że da się zauważyć różnicę. No a Hotel Prymus to jest od zawsze miejsce bardzo przyjazne sportom walki, bo tutaj też w podziemiach hotelu swoją siedzibę ma RKT Radom, więc właściwie mamy klub jednocześnie w hotelu, co pozwala chłopakom zrobić fajny rozruch. Jest też, może nie klatka, no ale taka duża powierzchnia otoczona siatką, można sobie jeszcze jakieś ostatnie rzeczy przećwiczyć. Jest też sauna, także no, Hotel Prymus zdecydowanie polecamy, bardzo fajne miejsce i tak jak mówię, przyjazne sportom walki. Jest to jeden z naszych partnerów, także polecam. Strive Tube 2, jak sama nazwa wskazuje, Tube, czyli transmisję będzie można obejrzeć na YouTubie totalnie bezpłatnie, przy pomocy oczywiście telewizji TVN Turbo. Na oficjalnym kanale YouTube TVN Turbo. Jak teraz planujecie przyszły rok, bo na pewno już macie jakieś zarysy, to jak te gale będą wyglądały i dlaczego akurat ta jest galą Tube? Czy to jest ze względu na to, że dzień później jest KSW? W ogóle w tym roku taki był plan i zresztą się zrealizował, że gale się będą przeplatały, czyli będzie gala właśnie telewizyjna, później YouTube'owa, telewizyjna, YouTube'owa i to taki będzie przeplot. Poprzednia była telewizyjna, więc ta z tego względu jest YouTube'owa, czyli może nieco mniejsza, jeśli chodzi o rozmach, ale myślę, że jakościowo nie będzie różnicy w walkach. Kontynuacji, nazwijmy tego, to myślimy teraz o tym, żeby trochę więcej robić tych gal YouTube'owych i w ogóle, żeby robić więcej gal. Więc jak zapytałaś o przyszłość, to myślę, że już w pierwszych miesiącach nowego roku będzie pierwsza gala 24 i może tak się wydarzyć, że nabierzemy tempa i może zrobimy w pierwszej połowie roku nawet 4 gale. No to solidna liczba, jak na taką młodą organizację. Ja widzę, że jak ty się w ogóle odnajdujesz jako organizator gal? Wiesz co, nie wiem czy organizator, może trochę duże słowo, bo organizator, ja się zajmuję skrawkiem organizacji gal, bo zajmuję się na pewno ważną rzeczą, jaką jest Fight Card i pozyskiwanie zawodników na nasze gale, wymyślanie zestawień walk. Czyli tak zwany matchmaking. Zajmuję się też współpracą z naszym partnerem medialnym, czyli TVN Turbo. To są takie dwie główne rzeczy. Oczywiście niektóre jeszcze tam staram się jakoś nadzorować, ale tutaj też jest grono ludzi, których może mniej widać, ale są równie ważni jak nieważniejsi, bo zajmują się tą właśnie organizacją, czyli postawieniem całego eventu, przeprocedowaniem sprzedaży, wszystkiego dookoła, więc jest nas trochę więcej. A ja tylko po prostu świecę ryjem. No nie tylko, widać, że nie lubisz się nudzić, bo naprawdę masz sporo obowiązków, masz naprawdę solidny team zawodników pod swoim managementem. Teraz Strive, powiedz, jakim wyzwaniem było złożenie tej karty dla ciebie? Czy to była bułka z masłem, czy jednak musiałeś się trochę natrudzić? Bo ja tutaj widzę też takie nazwiska, chociażby jak Konrad Kosa-Kosakowski, o którym już mówiłeś przy okazji Wrocławia. No ja nie miałam pojęcia, że taki ktoś istnieje, więc, a też się trochę znam na MMA i też trochę śledzę różnych zawodników, może za mało w takim razie. Może jeszcze bardziej. No właśnie. Jak ty wynajdujesz właśnie takie perełki, bo ja mam wrażenie, że to jest naprawdę mocny zawodnik. No to jest bardzo mocny zawodnik. On co prawda ma jedną walkę zawodową, ma 1-0, ale to jest zawodnik, który od wielu, wielu lat trenuje na bardzo wysokim poziomie. Marian Żółkowski pamięta go jeszcze z Akademii Walki Wiranów, gdzie razem trenowali u Mika Okińskiego, czyli naprawdę lata temu. Jest to czarny pas brazylijskiego jiu-jitsu, więc parter nie jest mu obcy, a wręcz bym powiedział, że może można go tam jakby stawiać w roli jakiegoś autorytetu czy eksperta, ale też zawodnik, który od jakiegoś czasu bardzo mocno szlifuje stójkę, ale też całe MMA w teamie Rajewski, Team Płock, czyli takiej kuźni słynącej ze stójkowych sportów.
gdzie myślę, że te umiejętności rosną z miesiąca na miesiąc. No i jak ktoś jest wybitnym parterowcem, no to należy szukać jeszcze wybitnej stójki i połączyć to w całość, oczywiście jeszcze zapasami. No i mamy kompletnego zawodnika i na takiego tutaj liczę. Myślę, że to będzie bardzo, bardzo mocna walka z Patrykiem Grabowskim. Dwóch naprawdę mocnych, utalentowanych chłopaków wielopłaszczyznowych. Także czekam i myślę, że to może być walka, która gdzieś tam jest jednym z kandydatów do tego, żeby skraść show jutro. No ale nie odpowiedziałeś na moje pytanie. A, przepraszam, a jakie było pytanie? Jak wynajdujesz takie perełki, bo być może podasz mi jakiegoś tipa i ja też będę mogła sobie obserwować zawodników, którzy są mniej znani, żeby później i później będą bardziej znani. Wiesz co, dużo się interesuję, dużo oglądam, dużo też rozmawiam, jak wiesz, branża ogólnie ze sobą mocno rozmawia, więc gdzieś słychać głosy o chłopakach, którzy już gdzieś może nie są znanymi nazwiskami dla kibiców, bo nie walczyli na galach za wiele albo wcale, albo właśnie mają jedną, dwie walki, ale na salach już słychać, że są bardzo mocni. No i staram się jakby zawsze iść w takim kierunku. Dodatkowo oczywiście często te prace ułatwiają menadżerowie czy trenerzy, z którymi rozmawiam, no bo po prostu kogoś polecają, tak, rekomendują, tak jak w przypadku walki pierwszej Patryka Grabowskiego z Michałem Dreczkowskim, który aktualnie jest w KSW. No była fenomenalna walka, w ogóle pokaz jakiegoś kosmicznego napieprzania tak naprawdę, bo to tak wyglądała ta walka, ale była wspaniała dla oka. I to była wtedy, wówczas, tak to reklamowałem, jako walka dwóch największych takich talentów, które jeszcze nie zadebiutowały w wadze półciężkiej w Polsce. I tak faktycznie było. No i jak widać, na razie oba talenty się potwierdzają. No i staram się tak to dobierać, aczkolwiek oczywiście no, nie jestem alfą i omegą. No, zdarzały się i walki lepsze i gorsze, ale myślę, że ogólnie poziom widowiska mamy bardzo dobry. W strefie chciałbym to utrzymywać. Myślę, że te walki, nawet jak nazwiska nie są jakieś topowe, nie są super znane, to myślę, że te walki, takie postaci jak Mariusz Michalczuk na przykład, tak, przyszedł do nas z rekordem 1-2, wygrał dwie walki w fenomenalnym stylu. Dzisiaj, znaczy, przepraszam, jutro walczy trzecią walkę dla nas. Jak wygra, będzie miał u nas 3-0 i właściwie będzie jedną z największych naszych takich, no nie wiem, postaci, tak? Więc fajnie. No ale co, jest na karcie Czarek Kęsik, no nie trzeba przedstawiać każdemu kibicowi. No i jego przeciwnik, który no zdecydowanie nie przyjechał tutaj po wypłatę. Nie jest to Brazylijczyk z tych Brazylijczyków, którzy z plaży, biorą walkę, żeby po prostu zarobić. Zdecydowanie chłopak jest super zmotywowany, bardzo groźny, 90% prawie, bo tam 88% walk, które wygrywał, wygrywał przed czasem i nokautuje i poddaje, nie, i nokautuje i poddaje, więc tak, ma dobre bardzo gilotyny, naprawdę przeciwnik, który myślę, że będzie w stanie się postawić Czarkowi. Ale cóż, Czarek jest na swojej ziemi, bardzo głodny zwycięstwa, bo pasa w KSW ostatnio nie była taka super. Więc zapowiada się super walka. No. No właśnie, jak jesteśmy przy osobie Czarka Kęsika, to ja go pytałam, czy główną kartą przetargową do tego, aby wystąpił tutaj jutro na gali Strife Tube 2, była miejscowość Radom, po prostu Radom. On powiedział, że Radom przy okazji, ale tak naprawdę to on chciał po prostu zawalczyć przed świętami. A ty, jak starałeś się go pozyskać, to jak, kiedy ci wpadł pomysł do głowy taki, że być może Czarek mógłby się tutaj bić? No bo jak wiemy, jest zawodnikiem Federacji KSW póki co jeszcze. Wiesz co, no to się wszystko tak skorelowało, bo wybraliśmy Radom, a w międzyczasie i tak z Czarkiem rozmawiałem, że w ogóle może będzie możliwość jakiejś walki u nas. Jeśli chodzi o KSW, to też podziękowania dla Woja, bo tutaj no, mamy tą wymianę jakichś zawodników i fajnie sobie możemy to łączyć. Chociażby Hugo albo Igo, który poszedł do KSW, teraz w styczniu będzie się bił. Też tak jak i Kamil Gawriołek czy Wiktor Zalewski może walczyć u nas dalej. Czyli sobie takie hybrydy robić. No i jakby na podobnej zasadzie też dostaliśmy zgodę na Czarka bez problemu. Termin mu pasował, miasto oczywiście, bo jest u siebie. Dla nas nic lepszego się nie mogło wydarzyć, bo mamy gwiazdę w walce wieczoru, która naprawdę jest gwiazdą, bo jest to dla nas, na nasze możliwości, zawodnik naprawdę z dużym nazwiskiem, która jest jeszcze lokalną gwiazdą, więc no, nic lepszego nie mogło się wydarzyć. A propos dużych gwiazd i takich najjaśniejszych punktów Strife'a, to dlaczego nie zobaczymy na tej karcie moich kolegów klubowych, których bardzo serdecznie pozdrawiam, Bartka i Łukasza Kopery? No wiesz co, był taki pomysł, Łukasz miał ofertę, ale akurat tam coś mu niestety
nie zgrało się, jeśli chodzi o to. Bartek na razie jeszcze odpoczywa, ale coś tam sobie już rozmawiamy o przyszłości. No więc tak, dlatego. Ale miała być w ogóle, przez moment był pomysł, że ta gala będzie w Piotrkowie. Właśnie ta grudniowa. No i wtedy byśmy na pewno więcej chłopaków z Łodzi mogli zobaczyć, ale i tak nie jest źle. Zawsze ktoś tam jest, prawda? A jaki masz pomysł na Łukasza, bo wiem, że on jest w twoim teamie menadżerskim, w sensie zawodnikiem swojego managementu. Jaki masz na niego pomysł i na dalszy jego rozwój, bo z tego, co gdzieś zakulisowo wiem, to była opcja wystąpienia na KSW, ale to się nie udało na zastępstwo. Jaki masz pomysł? Nie wiadomo. Aha, no mi wiadomo. Nie, naprawdę, nie było żadnej opcji, bo... No pytanie, co kto traktuje za opcję. Jakby Łukasz zgłaszał chęć, ale opcja to ja rozumiem to jakby od drugiej strony, że to KSW pyta o niego i my dogadujemy się lub nie, to takiej oferty nie było, więc jakby Łukasz wyszedł z inicjatywą, tak, jak wypatrywał Jacka Gacia, to się zgłaszał do tej walki, ale to zgłaszał się chyba w momencie, w którym i tak już przeciwnik, ten zastępca już był chyba i tak, znaczy nie chyba, na pewno już był wybrany, więc... No więc jakby, no, ja bym tego opcją nie nazwał, o tak. Aha, no ja mam inne info, powiem ci później. Myślę, że moje może być lepsze. Albo i nie. Znaczy, przynajmniej od strony, no nazwijmy to KSW, o tak. To jaki masz na niego pomysł? No, oferta leży na stole, Łukasz się zastanawia. Zobaczymy. Która walka na tej karcie walk ciebie osobiście najbardziej grzeje? Wróbel Michalczuk na pewno jest taką walką, która może skraść show. Grabowski, Kosakowski, to co już mówiłem. No i walka wieczoru. To są takie trzy, które najbardziej gdzieś pobudzają moją wyobraźnię. Aczkolwiek myślę, że zderzenie styli i jakby punktów, momentów, w których są dani zawodnicy w swojej karierze, tak naprawdę w każdej walce te walki są o coś. A zazwyczaj te najfajniejsze walki są wtedy, jak one są naprawdę zacięte, bo każdy o coś walczy. No chociażby Czarek Kęsik walczy o przełamanie gorszej pasy u siebie w mieście, więc myślę, że będzie mu ultra zależało. Ale właśnie na przykład jego przeciwnik też jest gościem, który chce się tutaj, z tego co wiem, bardzo zaprezentować w Polsce, bo już rozmawiał i też z innymi organizacjami jego menadżer, jeśli chodzi o jego występy. Bardzo im zależy, żeby w Polsce się pokazać, więc myślę, że też jest równie zdeterminowany co przeciwnik, czyli Czarek, i dlatego to może być super walka i tak jest w każdej z tych walk, a zwłaszcza w tych trzech, które wymieniłem. Bardzo intensywny, bym powiedział, weekend dla fanów MMA, no bo jeszcze jest KSW w Gliwicach, czy będziemy mogli cię tam spotkać? Nie, będę oglądał na ekranie w Warszawie, także raczej tam nie można będzie spotkać. Nie mam nikogo na tej karcie, więc mogę sobie pozwolić na chwilę odpoczynku. Zwłaszcza dzień po gali swojej, no to już naprawdę nawet będę tego po prostu potrzebował, więc nawet nieźle się złożyło. Czy to jest jedyna gala KSW w tym roku, na której cię właściwie nie będzie? Oj, ciężko mi powiedzieć, wiesz, inaczej, no na pewno myślę, że przynajmniej 8 na 10 jestem, ale no nie, pewnie jakaś jeszcze była, no, ale nie pamiętam. Co było największym wyzwaniem dla ciebie organizacyjnym tutaj przy gali Strive Tube 2? Czy w ogóle był taki punkt? Ogólnie, mówię, ja nie zajmuję się tak stricte organizacją eventu, więc tutaj pewnie lepiej by odpowiedzieli koleżanki i koledzy, którzy ze mną pracują, ale z mojej perspektywy była to dosyć dogodna dla mnie karta, bo nikt nie wypadł właściwie. Była tylko jedna zmiana w walce semi-pro i to ona była też 3 tygodnie temu albo 4, więc jakby w ogóle bezproblemowo, tak? Nie, że dzień przed galą, czy 2 dni przed galą, czy 3 dni, czy tydzień przed galą, więc i od razu też klub, z którego ten zawodnik wypadł, bo miał kontuzję, zaproponował po prostu innego chłopaka z tego samego klubu, więc tak naprawdę nie kosztowało mnie to żadnych nerwów, więc no jeżeli jutro się nie wydarzy nic dziwnego, ala kontuzja Mariana Ziółkowskiego na rozgrzewce, no to chyba będzie taka karta bezproblemowa, no. I życzę sobie samych takich. Zajmujesz się też, mówiłeś, właśnie tymi organizacją mediów, tak, tam współpracą z TVN Turbo. Kto jutro będzie komentował galę?
Marian Żółkowski, Patryk Pokulski. No właśnie, takie moje pytanie. Czy ze względu na to, że na TVN Turbo jakby sporty walki no nie są codziennością, tak jak w Polsacie na przykład, to wy możecie sami dobierać sobie komentatorów? Mnie to interesuje, dlatego zadaję takie pytanie, może tam widzów mniej. Bo na przykład wiem, że przy współpracy z Polsatem to Polsat narzuca swój komentarz. Wiesz co, no tutaj tak, jeśli chodzi o ekipę TVN-u, to w ogóle są ludzie bardzo profesjonalnego podejścia, ale też ponieważ znamy się naście już lat, ja przez 10 lat produkowałem programy telewizyjne dla tej stacji i wiedzą, że jestem, no nie wiem, takim nazwijmy to świrem MMA, że naprawdę gdzieś tam mam pojęcie o tym i też od strony właśnie takiego obudowania tego, to po prostu mi ufają i ten nasz stały duet, czyli Durniat Odzimkowski, stały duet komentatorski, czy właśnie teraz jak były zmiany, no to po prostu, jeżeli ja to proponuję, że powinno tak być moim zdaniem, to spotyka się to z zaufaniem ze strony stacji, za co dziękuję. Byłam ciekawa. Jutro na gali wiemy, że będzie Daniel Omielańczuk jako gość specjalny. Czy masz jeszcze jakichś gości specjalnych, które jutro widzowie będą mogli zobaczyć na gali? Może ich to zmotywuje do przyjazdu? Wiesz co, Daniela tak zaprosiliśmy już któryś raz, zresztą chyba drugi albo trzeci, na naszą galę jako właśnie tak gościa specjalnego, który ma uświetnić swoją osobą nasze wydarzenie. W taki, nazwijmy to, oficjalny sposób. Natomiast będzie parę fajnych postaci, chociażby właśnie Marian Żółkowski, czy jest tutaj Damian Rzepecki. No jest naprawdę parę fajnych nazwisk, które no może nie są, nie mają statusu oficjalnego gościa specjalnego, ale po prostu będą na gali, bo biją się koledzy, nie wiem, bo mieli ochotę wpaść, czy cokolwiek. Także jasne, będzie parę osób na pewno. Radom, tak jak mówiliśmy, Przepraszam, będzie Albert Odzimkowski na przykład, tak? Też, także no, parę osób będzie. To będzie, no tak, to Radom, kilku zawodników tutaj z Radomia, no i też oczywiście Czarek Kęsik, powiedz, jak poszła sprzedaż biletów? Bardzo dobrze, Radom nas przyjął przewspaniale, w ogóle tutaj ze wszystkimi się super współpracuje, od miasta, przez halę, po jakby właśnie takich partnerów jak Hotel Prymus, czy wszyscy inni. Jest to po prostu miejsce, które kocha sporty walki i to czuć, widać, tak samo kibice, sprzedaż właściwie pełna, hala będzie cała, 5 Radomiaków na karcie, więc myślę, że będzie mocno. Od pierwszej do ostatniej walki są Radomiacy na karcie, więc myślę, że po prostu ta hala jutro będzie żyła. Ja Ci bardzo dziękuję. Widzimy się dzisiaj, jutro i jeszcze pewnie nie raz. Myślę, że tak. Dzięki. Dziękuję.